Cześć kochani, bardzo Wam dziękuję na początek za dużo miłych słów, że Wam się podoba nowa forma Mierzymy, które robię. No i dzisiaj mamy kolejne Mierzymy, bo przyszła do mnie paczka, która w ogóle szła do mnie 3 tygodnie, ale to nie z winy sklepu, tylko z winy po prostu przewoźnika, który dziwnym trafem gdzieś ją zapodział. No ale wreszcie jest. Bardzo chciałam Wam wcześniej zrobić ten film, no ale się nie dało. Więc paka z Shein. Kolejna paka z Shein i dzisiaj mam 6 rzeczy i dzisiaj mierzymy po prostu takie totalnie jesienne trendy. Mamy jesienne wzory, także jesienne fasony. Jesienne wzory, fasony. Także mam nadzieję, że się Wam będzie podobało. Jeżeli tak, to zostawiajcie oczywiście łapkę w górę i subujcie szulot, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A teraz już otwieramy i mierzymy. Pierwsza rzecz to jest rzecz w kratę. I już ją otwieram i wyciągam. I to jest top. Możecie go zobaczyć tutaj. Na zdjęciu jak go widziałam, to wydawał mi się taki no, dosyć sztuczny. I teraz widzę, jak go wyciągam. A nie, to jest nawet golf z długim rękawem, już mi się zapomniało. I teraz jak go wyciągnęłam, to widzę, że to jest taki siateczkowy praktycznie golf, właśnie bluzka golfowa, bardzo cienka, przezroczysta, w kratkę. Zobaczymy jaki skład, ale 100% sztuczny. Tak, 100% poliester. I co? I ja na pewno nie będę tego nosić na, wiecie, na samą bieliznę, bo po prostu nie lubię, jak mi bieliznę widać, więc myślę, że będę się posiłkować po prostu cielistym topem i tak też teraz to zmierzymy. A jeszcze zanim zmierzymy, to popatrzę tutaj na rozmiar. Ale rozmiar jest niestety... Rozmiar jest niestety jakoś zaszyty nitką i po prostu nie widać. Ale tak, oczywiście wszystkie linki macie w opisie na dole i możecie sobie tam sprawdzić. Bo jak wejdziecie przez link w daną rzecz, na przykład w tą bluzkę, w ten golf, to tam macie od razu podane rozmiary. Jak klikniecie sobie w rozmiar, to Wam się od razu pokaże rozmiarówka. Także linki są na dole, możecie przeklikać, zobaczyć jakie są rozmiary. Grzeczny kucyczek już jest, to zakładamy pierwszą rzecz. No ona jest taka śliska w dotyku, taka trochę siatkowa, ale nie ma tragedii, powiedziałabym. Okej. I co? Sądzicie? To czy to? Czy to się jakoś różni według Was? Według mnie chyba nie za bardzo. No poza mną i modelką, to wiadomo. Zobaczymy tak. Tak, to jest rzeczywiście rzecz zdecydowanie, którą trzeba założyć po prostu chyba do spodni z takim wyższym stanem, żeby tutaj fajnie to odciąć. Bo jednak krata to też nie jest taki wyszczuplający motyw, nie czarujmy się. Ale sam wzór, sam rozmiar jak dla mnie jak najbardziej na tak. I to jest też taka rzecz, którą planuję nosić raczej właśnie też tutaj, jak jest troszeczkę jeszcze cieplej, albo do jakiegoś czarnego płaszcza, żeby tutaj też nie przesadzać. Ale popatrzcie, na przykład zostawić z takimi fioletowymi butami albo żółtymi, to też może spoko wyglądać. Pokażę Wam to z każdej strony. Rozmiarowo jest jak najbardziej okej. Na razie mnie nie grzeje wyjątkowo, bo tak jak powiedziałam, no to jest sztuczne, ale to jest z kolei taka drobniuteńka też siateczka. Fajna rzecz, nie jest zła. No jak tak dalej pójdzie, to kurczę, mam nadzieję, że będą dzisiaj tutaj fajne rzeczy do pokazania. Dobra, to co? To przechodzimy do wypakowania kolejnego ubrania. Tak sobie zrymowałam. To teraz panterka. No nie mogło zabraknąć panterki w mojej szafie w tym sezonie, ale zresztą też w każdym sezonie zawsze coś tam panterkowego się u mnie pojawia. I to jest panterkowa kiecuszka, czyli sukienka. Sukienka w panterkę z takim plecieniem jakby z przodu. Czekajcie, bo nie mogę jej ogarnąć tutaj, gdzie jest góra, gdzie jest dół, gdzie jest przód, gdzie tył. Dobra, jest sukienka. I to jest takie zdobienie z takim węzłem. Jak tutaj możecie zobaczyć, zaraz będziemy mierzyć i zobaczymy, jak to wygląda. Ja mam tutaj rozmiar L, bo z tego co pamiętam, to jak była podawana rozmiarówka właśnie na stronie, to ta rozmiarówka była taka, że wolałam jednak zaryzykować tutaj z rozmiarem większym niż rozmiarem mniejszym, bo to jest też obcisła częściowo sukienka na dole. I to jest 6% spandek z 94% poliester. No to jest bardzo sztuczna rzecz, kolejna, ale ja tak jak mówię, już kiedyś Wam to mówiłam, że mi to nie przeszkadza, jeżeli zakładam tą rzecz w taką porę roku, kiedy nie ma szansy się na przykład za bardzo w czymś takim zgrzać. I jeżeli na przykład jest poliester i jest, wiecie, ciasna, obcisła, poliestrowa rzecz w lecie, no to niekoniecznie, ale jeżeli jest to poliester, jest na przykład luźniejszy, czy ma jakieś ażury, to jak dla mnie jest to jak najbardziej spoko i myślę, że ta sukienka też będzie jak najbardziej spoko. Idziemy ją zmierzyć. No to teraz kiecucha, sukienucha. O! O! O!
czy wy to widzicie? Kto nie lubi panterki, ten pewnie robi o. A kto lubi panterkę, może robi o, tak jak ja. Bo ta sukienka jest bardzo fajna, przynajmniej z przodu. Dekolt, widzicie, mam bluzkę od razu założoną, bo jakoś tak jest, że jak mierzę te chińskie ubrania, to one często jednak mają głębsze dekolty i potem stoję tutaj przed wami, wiecie, z wszystkim prawie że na wierzchu. Stwierdziłam, że dzisiaj nie będę ryzykować. I mierzę tą sukienkę do kowbojek, bo tak też mam plan ją nosić. I moim zdaniem ona jest bardzo fajna. Nie wiem, co wy sądzicie, czy wam się podoba w realu, czy podoba wam się bardziej na modelce. Dajcie znać, ja się jeszcze obrócę i sama się zobaczę i wam pokażę, jak wygląda z tyłu. Okej, ja nie widzę dokładnie, dajcie znać. A powiedzmy, że jest całkiem spoko. Nie spodziewałam się, że będzie aż tak fajnie, popatrzcie. I ten węzeł tutaj z przodu, bardzo mi się ten motyw podoba, bo to jest taki motyw, który wiecie, jak na przykład macie figurę podobną troszeczkę do mnie, że tej talii tam nie ma, wiecie, za mało, nie jest za wąska, no to tutaj fajnie to wszystko, ta góra taka luźniejsza i ten supeł maskuje. To też jest fajny motyw, jeżeli na przykład chcecie troszkę zamaskować brzuszek, bo marszczenia na brzuchu po prostu go trochę maskują. Pokażę wam się jeszcze tak, z boku. I sama się sobie pokażę z boku. Nie, ja jestem jak najbardziej na tak. Strasznie mi się ta sukienka podoba. Bardzo, bardzo. Ale widzicie, ściągnęłam złoty zegarek i złotą bransoletkę, bo mówiłam wam ostatnio w filmie o tym, jak nosić panterkę, żeby nie wyglądać jak Peggy Bundy. No, że ze złotem to może niekoniecznie, więc stwierdziłam, że sama się zastosuję do tej rady. I po prostu pokażę wam się tak, że tak powiem, na surowo. Bardzo fajna kiecka, bardzo mi się podoba, świetnie. Moim zdaniem leży, jak na moją figurę i jestem zadowolona. Jest mięciutka, milutka, lejąca, jest czadowa i na pewno będę w niej chodzić. Teraz macie déjà vu, bo mam kolejną rzecz w kratę. Kolejną rzecz w tęczową kratę, bo tamten golfik miał tęczową kratę i tutaj też jest tęczowa krata. Nie wiem, co mnie tak naszło, ale bardzo mi się ta tęczowa krata, ta seria tęczowej kraty spodobała. I to są spodnie. To są takie luźniejsze, materiałowe spodnie właśnie w krateczkę. No krata, jeden z trendów w tym sezonie, a jeszcze wiecie, jak są już kolory takie żywsze, to szulow, wiadomo, że wpadnie to w oko. I zaraz zobaczymy. Tutaj akurat mam rozmiar S. 165 na 66 B, cokolwiek to znaczy. Zobaczymy teraz skład materiału. Na 165 to pewnie jest na wzrost, no ja mam 170, więc pewnie będą troszkę krótsze, ale to nawet nie jest źle, bo lubię takie troszkę krótsze spodnie. Zobaczymy teraz skład. 5 spandex, 95% poliester. Powiem wam, że w dotyku tego nie czuć w ogóle. Byłam przekonana, że tu jest jakaś większa domieszka bawełny. Także takie spodenki. Idziemy zobaczyć, jak wyglądają i ocenimy, czy ja się w ogóle zmieszczę tutaj w pasie, czy nie będą za ciasne. No czego innego się spodziewałam po tych spodniach? Powiem wam, że wyglądają trochę tak jak taka... Ja wiem, piżama, tak mi się kojarzą. Nie wiem, czy wam też się tak kojarzą, dajcie znać, popatrzcie. No jak je podciągnęłam tutaj tak bardzo wysoko, to jeszcze spoko, ale widać, że one są z taką falbanką tutaj, więc bardziej by były, wiecie, do jakiejś bluzki po prostu wsadzanej, obcisłej, wkładanej w te spodnie. No ale powiedzmy, że założyłam je roboczo w ten sposób do tej bluzy po prostu. I oglądam się i patrzę. No, z tyłu nie wyglądają chyba tak źle, nie wiem. Dawajcie znać, bo ja się z tyłu nie jestem w stanie całkiem zobaczyć. No to są takie luźniejsze spodnie, powiedziałabym. Nie jest tak źle. Nie jest tak źle, jak mi się wydawało, jak je założyłam. Pokażę wam jeszcze raz. To było moje pierwsze wrażenie i stwierdziłam, że chyba nie będzie dobrze, ale jak je podciągam, to jest dobrze. I to jest rozmiar S, także to jest w miarę, powiedziałabym, duża S-ka, bo ja noszę S, M, spodnie najczęściej chyba jednak M. Także wyglądają w ten sposób. Sprawiają wrażenie, już wam mówiłam, że są sztuczne, ale sprawiają wrażenie, jakby były takie lniane, coś w ten deseń, takie są w odczuciu. Także to nie jest, wiecie, jak jest poliester, to nie zawsze to jest ten taki błyszczący, chamski poliester, tylko może być też coś takiego. Myślę, że jestem zadowolona i będę raczej w nich chodzić. Jeszcze się poprzeglądam raz i wam pokażę. Nie wiem, jak one się układają. Na pupie chyba też się nie układają jakoś tragicznie. Mają kieszenie, czyli to, co lubię, takie wiecie, chill troszeczkę. Zostawiłam je do takich prostych balerinek, melek, moich ukochanych zresztą. Także ja jestem na tak. A co uważacie wy? Czy wam się podobają w realu? Czyli takie pytanie skrócone, ja czy modelka? Właściwie chyba nogi modelki. Dawajcie znać i idziemy do następnej rzeczy.
jesienne trendy jesiennymi trendami, ale co by było, gdyby u mnie w Mierzymie nie było cekinów? I rzeczywiście cekiny oczywiście się pojawiły. No jakże by mogło być inaczej? Pewnie część z Was już przewraca oczami, Boże, Szulow znowu ma cekiny, ale ja lubię i co? I lubię i mogę. A co? Ja będę w tym chodzić. I kolejna rzecz to jest top. Teoretycznie tak, zwykły po prostu cekinowy top. On będzie świetnie, wydaje mi się, wyglądał przy nagrywkach w kamerze. No na jakieś takie wieczorowe wyjście z kumpelami też myślę się bardzo fajnie nada. To jest rozmiar S i to jest bardzo podobne do tych rzeczy, które zwykle zamawiam. Tu jest na takiej siateczko, na siateczko materiale po prostu są nasze te cekiny, ale czuję, że nie ma żadnej podszewki, więc to będzie trochę drapiące i też będę musiała nosić pod spód na pewno top. 100% poliester. No czego by się tu można spodziewać? 100% poliester, ale może być całkiem efektowny tak jesiennie. Idziemy sprawdzić, jak wygląda i czy rzeczywiście jest efektowny. Podgryzające cekiny w akcji. Zobaczymy, jak to wygląda. Prosty top. Naprawdę prosty, luźny, taki oversize'owy. To wiem, że to słowo jest nadużywane w internetach teraz, ale oversize'owy fason. Rękawki. Wydaje mi się, że też są w fajnym miejscu. Jest tutaj całkiem spoko odszyty, nie jest taki, bo niektóre bluzki mają tak, że mają szycie po prostu dotąd i tutaj dopiero się zaczyna rękawek, to tak zaokrągla ramiona i to niekoniecznie przy na przykład moich ramionach jest wskazane, natomiast to wydaje mi się jest fajnie wycięte, aczkolwiek wydaje mi się, że trochę poszerza te ramiona w jakiś tam sposób. Mam bluzeczkę pod spodem, żeby mnie nie pogryzło i nie pożarło. Taka spoko rzecz, no. Jak myślicie, do nagrywania wydaje mi się, że będzie całkiem fajna, będzie się fajnie mieliła w kamerze. Sroki, sroki mają radochę, a ja największą. Pokażę Wam jeszcze z każdej strony. Taki zwykły, po prostu cekinowy top. Ale taki top może Wam zrobić całkiem fajną robotę, na przykład wieczornej stylizacji, bo macie jeansy, proste buty, taki top, jakiś, wiecie, make-up niezbyt wymyślny i heja. Jak dla mnie, jak najbardziej na tak. No i to jest kolejna rzecz, która jest moim zdaniem fajna. W tym holu chińskim. Dawajcie znać, czy Wam się podoba tutaj bardziej, czy tutaj, czy widzicie jakieś w ogóle różnice? No, w skrócie, ja czy modelka? Zastanawiam się, czy to pudło, które tutaj leżało, było cały czas widać w kamerze. Mam nadzieję, że nie mam. Teraz jeszcze dwie rzeczy i zastanawiam się, może to. To jest taki kamelowy, rudy właściwie. Nie rudy, a ruda sukienka. Sukienka. To jest ruda sukienka. No, najlepiej określić ją rudą, bo nie wiem jak inaczej. Kamel rdzawy, rudy, coś takiego. I to jest taka sukienka, jak widzicie na zdjęciu, że ma podcięty biust. Wydaje mi się, że z tego co pamiętam, ja jeszcze tego zdjęcia nie widziałam od 3 tygodni, ale wydaje mi się, że ona chyba ma troszkę podniesiony stan i na dole taką falbanę. Materiał jest całkiem fajny, nie jest prześwitująca moim zdaniem, tak mi się wydaje, przynajmniej teraz jak ją trzymam w rękach, zobaczymy jak ją założę, czy nie będzie mi na przykład bielizny znać. A teraz dogrzebuję się do metki. Metko, gdzie ty jesteś? Matko, ale chyba się nie dogrzebię. Wiecie co? Nie widzę metki ze składem, ale przypuszczam, że to też jest jakieś takie mniej naturalne. Popatrzcie jeszcze tutaj z tyłu. Trochę odkryte plecy. Może być ciekawe. Zakładamy i sprawdzamy. To teraz ta sukienka. I szczerze to nie do końca wiem, co o niej myśleć. No bo popatrzcie, ja ją zostawiłam w ten sposób, bo tak mam zamiar też ją jesiennie nosić. Po prostu z wyższymi botkami czy tam kowbojkami. I wydaje mi się, że wygląda troszkę marysiowo, ale troszkę okej. Okay. Wiadomo, że tu jeszcze jakiś płaszczyk, może nie płaszczyk, ale jakaś krótsza kurtka by się przydała. Kolor w sumie mi się podoba. Nie jestem przekonana, czy on akurat jest dla mnie jakoś super twarzowy. Może nie będę w to wnikać. Po prostu podoba mi się ten kolor. No nie zawsze musimy się ubierać idealnie też, prawda, do swojego typu urody. I pokażę Wam, jak wygląda z tyłu. Z tyłu ma gołe plecy i tutaj jest związana na kokardkę, ale to jest sukienka w tym typie, co już Wam kiedyś pokazywałam. Sukienka, która tak jakby trzyma się tylko na ramionach i ona tak jakby się średnio tutaj mi trzyma. Troszeczkę mocniej ścisnęłam właśnie ten pasek, żeby lepiej leżała, ale jest taka trochę jakby nie do końca tak, jak powinno być. Być może jakiś paseczek na przykład tutaj by wartało u góry zrobić, żeby to po prostu się nie rozchodziło, albo przy noszeniu właśnie do jakiejś kurtki, ramoneski czy czegoś takiego, ona będzie po prostu tutaj lepiej utrzymana na ramionach, tak jak być powinna. Materiał jest, powiedziałabym tak, to jest poliester, ale on jest taki
taki przyjemny i nie wiem, czy przewiewny, to ciężko powiedzieć, ale nie jest grubo tkanym poliestrem, więc tak jakby ta faktura jest dosyć no, przewiewna, inaczej nie mogę tego powiedzieć. I to jest też taka sukienka, która będzie teraz na taką wczesną jesień dobra, bo ona jest dosyć cienka, taki koniec właśnie lata, wczesna jesień, bo potem będzie po prostu już za chłodno w niej. Także pokażę Wam się jeszcze z każdej strony, jak dla mnie ona jest czadowa i w zestawieniu właśnie z takimi butami wygląda moim zdaniem bardzo okej. Czy będę ją nosić, to się okaże, jak ogarnę tą górną część, to wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, to jest taki trochę na wpół kowbojski styl i ja jestem na tak. To teraz wyciągamy kolejne ubranie. A na koniec została kratka. Dzisiaj jest taki, wiecie, mierzymy w kratkę trochę. No ale co ja zrobię, jak mi się te rzeczy po prostu bardzo podobały. I znowu jest tęczowa kratka i wypadł guzik. Czyli już jest fajnie, bo można sobie guziczek, że tak powiem, wymienić, jak nam odpadnie. I to jest płaszcz. To jest taki cienki, jesienny płaszcz na dwa guziki z przodu. On jest taki fajny, cienki. Myślałam, że to będzie troszkę taki grubszy, może sztywniejszy, taki jakiś, wiecie, dziwnie się układający. Jak się układa, to jeszcze nie wiem, to się okaże. Natomiast on jest taki fajny na powiedzmy 15 stopni, coś takiego, żeby rozweselić tą jesień, jak już się zacznie robić troszeczkę mniej przyjemnie. Czy na przykład na wieczór teraz, jak są jeszcze wyższe temperatury. Patrzymy skład. 30 akryl, 70 poliester. Tutaj mam rozmiar S i jestem bardzo ciekawa, czy on tutaj w ramionach będzie na mnie dobry. Bo ja jestem taka, wiecie, barczysta troszeczkę. Tu już mamy skład, rozmiar S, tak? Co tu więcej mówić? Patrzcie, jaki fajny różowy, w kratę, z tęczą. Patrzcie na to. To jest fajne. To jest taki trochę męski, prosty krój, trochę taki jak marynarka dłuższa, a trochę taki właśnie jak płaszcz, ale o takim bardzo prostym kroju i powiem Wam, że bardzo mi się to podoba. Ja się bardzo fajnie czuję w takich kolorach, w różu. Lubię różowy, no tak jakoś wyszło. I ten fason też mi się podoba, bo jest prosty, bo jest jakiś nietaliowany, niekombinowany, tylko jest prosty, prosta forma, ale właśnie ta krata, tęczowa krata i ten róż moim zdaniem robią robotę. To jest taka rzecz, że założycie tak jak ja, prosto, po prostu biały podkoszulek i dżinsy i do tego taki cienki płaszczyk i moim zdaniem jest ekstra do butów, jakie tam już, że tak powiem, się uwidzi, bo można też pokombinować i dodać do tego jakieś ciekawe buty, ale jak dla mnie wygląda bardzo fajnie, jestem bardzo z niego zadowolona i tak jak mówiłam, to jest rozmiar S najmniejszy, więc to dobrze wróży. Po prostu na stronie będzie można znaleźć coś większe. Pamiętajcie, że ja też noszę zazwyczaj u góry 38, 36, ale jednak to zwykle jest 38, czyli S-ka w rozmiarze 38, całkiem spoko. Zobaczymy, czy da się podwinąć jakoś fajnie jeszcze rękawy, bo przyznam, że ja może nie do końca jestem fanką zawsze takich, wiecie, wyprostowanych rękawków. Zobaczymy, żeby można go było nosić też w cieplejszą pogodę, bo on zdecydowanie jest taki, to nie jest zimowy, może nie jest późnojesienny płaszcz, który Was ogrzeje jakoś strasznie, tylko to jest rzeczywiście też na takie początki jesieni bardzo fajna rzecz. No jak dla mnie jest bomba, dawajcie znać, czy Wam się podoba i w skrócie myślałem jak zawsze ja, czy modelka. I to wszystko, wymierzyłam wszystko, mam nadzieję, że się Wam podobało, jeżeli tak, to zostawiajcie łapkę w górę, subujcie też szulot, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i możecie sobie kliknąć dzwoneczek, jak już wciśniecie subskrybuj, żeby dostawać powiadomienia na maila o moich nowych filmach. No i koniecznie dawajcie znać, która z tych rzeczy dzisiaj, które pokazałam, najbardziej Wam się podobała i widzimy się następnym razem, pa!